Witam Was serdecznie, jestem Kemis i dzisiaj Wam pokażę, jak zainstalować i skonfigurować klienta TeamSpeak 3 na Ubuntu 11.10, żeby połączyć się z serwerem The Zeitgeist Movement. Wchodzimy na stronę producenta. No, tutaj. TeamSpeak 3. Google nam już podrzuca dział Downloads. Ściągamy odpowiedniego klienta. Zgadzamy się na umowę. Odpowiadamy na kilka pytań. I ściągamy. 30 mega. Troszeczkę potrwa. W międzyczasie wchodzimy na stronę TZM Polska na forum. Link podam w opisie, gdzie znajdujemy dane, aby połączyć się z serwerem. Możemy też wejść na stronę adansteamspeak.com i odnaleźć tam spolszczenie, które ułatwi nam troszeczkę konfigurację. O, tutaj mamy. Bierzemy klik, bierzemy download i też również ściągamy. W międzyczasie ściągnął się nam TeamSpeak. Mamy tutaj katalogu, bierzemy prawe właściwości, upewnienia, zezwolenia, wykonywanie pliku jako program. I bierzemy otwórz. Uruchom w terminalu. Zaprasza nas do przeczytania licencji. Wciskamy Q, Enter. Czytam licencję lub nie, jak kto woli, wciskamy Q. Potwierdzamy przeczytanie i zapoznanie i zgodzenie się z licencją, wpisując yes i czekamy. Zauważcie, że stworzył się katalog. Wchodzimy też w międzyczasie w spolszczenie. Wypakowujemy plik o rozszerzeniu M i wgrywamy go do katalogu Translations. Następnie wracamy do katalogu głównego z TeamSpeakiem i odpalamy albo TS3 Client Run Script SH, albo TS3 Client Linux 86, jak kto woli. Ja odpalam drugi plik i zobaczcie, że wszystko mamy po polsku. Wchodzimy w ustawienia, opcje, powiadomienie. Tutaj możemy wyłączyć wszelkie komunikaty dźwiękowe. Jest to bardzo przydatna opcja, bo czasami po prostu nie chcemy, żeby nam coś buczało, jak o kogoś mówimy. Wchodzimy w przechwytywanie, wciskamy push to talk i wybieramy klawisz. Najlepiej jakieś klawisze, których nie używamy w codziennym posługiwaniu się komputerem. Mogą być to klawisze funkcyjne, F11, F12, lub jakieś inne. Może być to wciśnięty scroll na myszce. Ja mam akurat Control, rzadko go używam. Bierzemy wygląd. Zaznaczamy też Display Country Flag or on Clients. To nam bardzo pomaga. Bierzemy tutaj i OK. Bierzemy połączenia. Połącz. Wpisujemy adres serwera, który znajdziecie, tak jak powiedziałem wcześniej, na stronie TZM. Link w opisie. Wpisujemy pseudonim. Fajnie było, jakbyście również wpisali mniej więcej miejsce, skąd jesteście. I hasło. Bierzemy połącz. I jesteśmy na serwerze. Następnie odnajdujemy kanał dla Polski. Wchodzimy i możecie tam nas czasami znaleźć. Dzięki wielkie za obejrzenie. Mam nadzieję, że rozwiało to wszystkie Wasze wątpliwości. W razie czego piszcie. Do zobaczenia.